Tu Polskie Radio Warszawa w programie dla Polaków za granicą. Prosimy teraz posłuchać audycji pod tytułem Wizna. Gdzieś w połowie drogi między Białymstokiem a Łomżą, po prawej stronie szosy, tuż nad krętą Narwią, stoi niewielki grobowiec z wyrytym na nim krzyżem Virtuti Militari. Na grobie kwiaty, wieńce, na płycie napis. Bohaterskim obrońcom odcinka Wizna, kapitanowi Władysławowi Raginisowi i jego załodze, poległym za ojczyznę we wrześniu 1939, społeczeństwo ziemi łomżyńskiej. Trzydzieści lat temu, koniec lata był tak samo suchy i upalny jak teraz. Noce, zwykle już chłodne, przypominały lipiec. Woda w Narwi opadła, na bagnach spłowiały trawy. Nadchodził wrzesień 1939 roku. Zostałem powołany do wojska, do Zambrowa. Zostałem przydzielony do rucznika brykalskiego, nie jako telefonista. Do dowódcy artylerii. Bateria była. Jak dostaliśmy przedział, tu przyjechaliśmy tego do Wizny, tu... Ta grupa Narew, prawda? To był punkt dowodzenia Góra Stręgowo, schron był, prawda? No i popadłem tutaj w te swoje strony jak raz. Też się było w niedzielę, też się stałem w Wiźnie na szosie, też dużo mnie ludzi widziało, nie? Swoich, tak. Bo tak się złożyło, że starszy szeregowiec, Kazimierz Górski, miał od Wizny do domu w rodzinnej wsi Rutki tylko 10 kilometrów. 10 kilometrów do domu. Inni mieli dalej. Było ich wszystkich 720. Samodzielna grupa operacyjna Narew, odcinek obrony Wizny, pod dowództwem kapitana Raginisa. Stali w pobliskiej wsi, gdzie mieszkał Jan Śledzicki. Oni tu byli jakieś, ja wiem, no tak. Jeszcze przed pierwszym, tego dokładnie daty nie pamiętam, dowódca kapitan Raginis. On tu zaraz u sąsiada się kwaterował. I wysoki, cienki, czmagli, taki ciut czarnowaty, młody chłop, mógł mieć jakieś lat w ten zasłon. No 40 to boję się powielcy miał. Nie rozmawiał nieraz, bo ja mu nieraz mówił, że mówię, panie kapitanie, to słaba sytuacja, bo ja patrzyłem, proszę pana, na to, jakie oni posiadają broni. I pamiętałem wojnę niemiecką jeszcze z 15 roku, rozumie pan to. Ja mówię, on to zdział, rzygnie, to wszystko zasypie. On nic nie mówił, no bo będziemy próbować, tak powiedział tylko. Mieli 5 dział, 28 CKM-ów, 28 RKM-ów, i tylko dwie rusznice przeciwpancerne. Zaczęło się o świcie 1 września na Westerplatte. Nad Narwią było jeszcze cicho, choć z niedalekich Prus Wschodnich ruszyła już hitlerowska trzecia armia. Szła na Mławę. Szosa to szli strasznie, a szosa pełna stale, szli i szli bez przerwy. Samochody, motocykle i piechoto szli, i czołgi, również i czołgi, tak, rozmaite wojsko. Dowództwo polskie nie przewidywało poważniejszych walk w rejonie Wizny. Budowane pośpiesznie umocnienia składały się tam z 6 żelbetonowych schronów, reglujących szeroką w tym miejscu dolinę Narwi. Nad samą rzeką znajdowała się dodatkowa pozycja złożona z 2 lekkich schronów i 1 betonowego. W tych schronach znalazło się 720 ludzi kapitana Raginisa. W pierwszych dniach września wojna przechodziła bokiem. Walczono pod Różanem, pod Mławą, pod Łomżą. Tu jeszcze było cicho. Ale w dowództwie niemieckiej trzeciej armii zapadła już decyzja. Korpus Guderiana uderzyć ma przez Wiznę na Brześć, na tyły broniących się wojsk polskich. Korpus to 2 dywizje pancerne, 1 zmotoryzowana i dodatkowo brygada forteczna. A kapitan Raginis miał 5 dział, 28 CKM-ów, 28 RKM-ów, 2 rusznice przeciwpancerne i 720 ludzi. 6 września ewakuowali się mieszkańcy Stręgowej Góry, wioski przy polskim punkcie dowodzenia. Wspomina Jan Śledzicki. Ja założyłem konie i wyjechałem ze wsi, bo to na wieco się to zrobiło. I wyjechałem tam do sąsiedniej wsi, do Konopk. Cicho było, cicho, do jakiej godziny 8. A później nasze pierwsze strzały dali do Niemców, nasze z tej baterii. To strzelała bateria porucznika Brykalskiego. Inaczej ten wieczór zapisał się w pamięci starszego szeregowca Górskiego. Ten porucznik Brykalski, tak wieczorem,
Mówi, no panie kapitanie, uważam, że tak. Mówi, jutro tak, albo naprzód, albo do tyłu, mówi, mi pójdziemy. A kapitan agent się roześmiał, mówi, panie, gdzie pan pójdzie, mówi, na, do tyłu. Tutaj, mówi, koniec, tu nasza mogiła. Nazajutrz był 7 września. Jak zaczęli bić, to żeby nie wiem, co na nogach nie stał. Proszę, wydawało, że ten bunker, no skakał do góry, tam mieliśmy te stoły, prawda, granaty, tam suchary, nie, wszystko na podszczanach, to wszystko nam pospadało. A tylko z tego cymentu, tylko tak jakby wziął workiem czy tam sipo w tym mieszkaniu cymentu i tak ogniem kurzył rękoma. Tak tam się zrobiło. Tylko kapitan Ragienic mówi, nie bójcie się, panowie, schron wytrzyma. Mówi, nie bójcie się nic, mówi, schron wytrzyma, nie zawali się. No i troszkę nacichło. Tak ten mówi, panie kapitanie, mówi, ja tu jem dam ognie, a oni tu w tym lasku tam naruszy, wie pan tam, bo widać, nie? Mówi, oni się podsunęli pod nasze schrony. Tu po tych łąkach mówi, ja im tam puszczę parę pocisków. Ale mówi, to wkropi pan, ten Ragienic. Do Brykalskiego. A on dobrze strzelał, ten Brykalski, tak? Celnie z tej artylerii. No i on podał tylko komendę. Ja podałem do tej, prawda, baterii. 5 dział, wszystkiego mieliśmy. Takie lekkie, tak, ubóstwo. Zażarty bój trwał przez cały dzień. Kolejne falowe ataki niemieckie załamywały się w ogniu polskich lekkich działek i karabinów maszynowych. Przed zapadnięciem zmroku kapitan Raginis zdecydował się na wycofanie wyczerpanej, wykrwawionej i pozbawionej już amunicji załogi bunkrów nad samą Narew. Zostały umocnienia, 6 schronów na wzgórzach nad rzeką. W wojskowej nomenklaturze niemieckiej pojawia się określenie Festung Wizna i zapada decyzja wprowadzenia do boju całości sił 19 Korpusu Pancernego w składzie 2 pancerne dywizje, 1 dywizja piechoty zmotoryzowanej i brygada forteczna, nie licząc artylerii i lotnictwa. Po latach dowódca hitlerowski osławiony generał Guderian pisał w swoich pamiętnikach. Piechota wprawdzie przeprawiła się przez rzekę, lecz nie doszła do betonowych schronów Polaków. Mówił Guderian także w Norymberdze w 1945 roku. Dzielnie broniła się tam polska szkoła podoficerska, ale przewaga naszych sił pancernych była tak wielka, a lotnictwo tak potężne, że opór Polaków był beznadziejny. Pod Wizną nie było szkoły podoficerskiej. 720 żołnierzy, w tym wielu rezerwistów, przez 3 dni powstrzymywało nawałę niemiecką. Lecz nadszedł dzień 9 i noc na 10 września. Ostatni dzień i ostatnia noc obrony Wizny. Kazimierz Górski obsługiwał telefon baterii porucznika Brykalskiego. Tak ja podałem to komendę ognia. O. I w tym czasie, jakoby powiedzieć, ognia, a tu za nami, zaraz. Jak uderzyli, tak 4-6 tych pocisków. I jak ten schron zadygotał, tak ja spadłem. Tak jakby do piwnicy, o. Spadłem z tym aparatem na dół, a porucznik znów za mną. Nie wie mi, co jest. A kapitan mówi, weźcie panowie pana porucznika, weźcie, mówi, bo mówi, ja też jestem ranny, nie mogę zejść. Ragienic, tak. I mi dopiero tak, jeszcze ja na drabinę, na drabkę to wszedłem, w górę go i dopiero nogami i zdjęliśmy i jakem go trzymał na ręku, tam mu miejsce robili, tylko ustami raz ruszył. A kapitan tu ciężko ranny, no i kapitan szedł i zaraz zemdlał, prawda, co parę minut zemdlał, jeszcze kazał zadzwonić, jeszcze mieliśmy łączność do baterii, przez jakiś czas mglało, a Niemcy bili, strzelali cały czas, tylko aż, nie wiem co. No odzyska przytomność, nareszcie potem tak pod wieczór już mówi tak. To już teraz mówi tak, panowie, ratujcie się, mówi, nacichnie ogień, już wycofiwać się. Jak możecie, mówi, każdy na swoją komendę. Ja jestem do walki, jak widzicie, niezdatny, mówi. I chyba stąd już nie pójdę, w ogóle się ruszał, nie będę, mówi. A wy jak możecie się, mówi, wycofujcie. I ten, i wyjął wszystkie papiery, jakie miał, dokumenta, wszystko, prawda, położył tam na tej posadce. I kazał tam jednemu podpalić. On to podpalił zapałkę, to wszystkie dokumenta spalił. Ragienic, prawda, mówi tak, ja się żywi nie oddam, mówi, tu nie pójdę do walki, jestem niezdatny, tu innego wyjścia nie ma. On podłożył po siebie granat, prawda, położył się na granat i się rozerwał granaty. Ostatni schron pod Wizną bronił się do południa 10 września. Z 720 obrońców przy życiu pozostało tylko 70. Powoli, stopniowo, wracali do swoich wiosek mieszkańcy Wizny, Stręgowej Góry, Giełczyna. Wrócił i Jan Śledzicki. Jak my tu przyjechali, to już wioski nie było. Już spaliła się. To on tu spalił bezpośrednio 4 wioski Niemiec. To nas spalił, teraz tu Kurpiki za szosą spalił, Malesewa Pułowę spalił, tu Gielcyn spalił. Zaraz jak wrócili, to
to zaślim do tych bunkrów. No my poszli zobaczyć, co tam jest. O, jak poszli zobaczyć, to patrzę, lezał porucznik zabity. No on lezał na łóżku zabity, a kapitan Reginis to był w taki, był magazynek, na piersiach lezał taki, tylko miał na sobie płaszcz, na kosule wciągnięty, spodnie i w botach i więcej nic nie przy nim nie było. Ja jestem Moskiegowicz i nawet to i siostra wynieśli obydwóch stamtąd i pochowaliśmy ich przy bunkrze. Później oni byli przeniesione tam do krzyża, gdzie ten pomnik stoi. Historia nie zapomni takich nazw jak Westerplatte, Hel, Kock, Warszawa, Modlin, Kutno, Mława. Wizna jest mało znana, ale jest przecież jakże wymownym przykładem męstwa żołnierza września. 720 przeciwko pancernemu korpusowi. To była Wizna. W połowie drogi między Łomżą a Białymstokiem przy szosie nad krętą Narwią stoi grobowiec pomnik. Na nim Virtuti Militari i napis. Bohaterskim obrońcom odcinka Wizna, kapitanowi Reginisowi i jego załodze, poległym za ojczyznę we wrześniu 1939.